8 stycznia 2024. Mamy minus 8. Dzisiaj dotarł mój silnik. Byłem go odebrać w zaprzyjaźnionej hurtowni instalacyjnej. Tam się umówiłem, żeby mi go firma kuriercka zrzuciła. No bo nie wiedziałem, czy będzie ktoś w domu i tak dalej. Także tak to wygląda. Teraz go muszę tutaj z mojego busika hydraulicznego za pomocą tej płyty USB. No nie chce się nadźwigać, a około stówki ten silnik waży, więc plan jest taki, żeby sobie nim tutaj zjechać. I tu mam taki wózek, więc cyk na ten wózek, a potem cyk do mojego ciasnego garażu. Generalnie chcę zrobić to tak, aby się nie nadźwigać, gdyż nie lubię dźwigać, oszczędzam swoje plecy. Więc może po prostu tak pojedzie. Nie uwierzycie, ale dokładnie silnik już jest w środku. Wydaje się, że miałem po prostu idealną taką lukę i kształt. A więc zaraz go sobie odpakuję. A tak wygląda rozpięty wózek, tak przy okazji. Oraz korzystając z lepszego światła, to jest mój stary silniczek. A więc jest 12 stycznia. Wczoraj udało mi się wrzucić silnik do ramy. Dzisiaj zajmę się wymianą pompki wody, bo tutaj jest pompka, jest w nim rozklekotana. Mam też do wymiany pasek. Pasek rozrządu oraz napinacze przełożę sobie ze starego silnika. Poogarniam trochę elektrykę. Teraz sobie polutowałem tutaj przewody. Wywaliłem oryginalną wtyczkę, gdyż w motocyklu miałem wtyczkę, a w tym silniku nowym nie. No więc polutowałem sobie, dałem potem jeszcze złączki termokurczliwe i w zasadzie tyle. Jeszcze to tam trytkami fajnie pospinam. No ten silnik, który zakupiłem, to jest trochę taki klimat z Mad Maxa, jakieś tam gwinty naprawiane, no zobaczcie jak to wygląda, ale póki co nie będę przekładał detli jeszcze, zobaczę jak sam silnik będzie pracował, natomiast te pokrywy napędu rozrządu, no to sobie wymieniłem, no bo to dużo, dużo lepiej wygląda. Także ten silnik wygląda wizualnie dużo gorzej i widać, że jest zmęczony przez jakichś użytkowników właśnie tak patrząc po gwintach. Ten mój, który tu siedział, wyglądał dużo lepiej, natomiast mam nadzieję, że to jest przykład takiego właśnie przysłowia, że z ładnej miski się nie najesz. No więc myślę, że chciałbym, żeby Mad Max okazał się dobrym wyborem. Zobaczymy jak to będzie. Teraz następnym krokiem będzie montaż gaźników, wymiana świec. No i poskładam tutaj chłodnicę i będę się przygotowywał, żeby go odpalić. Dzisiaj mamy niedzielę, udało mi się znowu wygospodarować czas. Wczoraj spędziłem tu cały dzień, bo ogólnie trafiło mi się coś takiego, że ogólnie raz wsadziłem ten silnik, po czym zapomniałem, jak już dokręcałem ostatnią śrubę, to się okazało, że zapomniałem włożyć gumę z kardana, więc oczywiście musiałem wyciągnąć silnik, żeby założyć tą gumę. Poskręcałem silnik. Wiedziałem, że muszę wymienić pompkę wody, więc chciałem ją przełożyć z tego mojego silnika. Okazało się, że jedna śruba jest po prostu tragiczna. Oczywiście zwykle jest ta, że ta w miejscu najtrudniej dostępnym. Rozwierciłem łeb i tak dalej. Klapa powinna zejść, nie zeszła. Suma summarum, po kilku godzinach zdecydowałem się znowu wyciągnąć silnik, rozwiercić całą śrubę bez żadnych tam innych uszkodzeń i wymieniłem sobie na wierzchu i napęd rozrządu, i tą pompkę wody. Także działam dalej, bo wiosna zbliża się dużymi krokami.